Cześć, siemanko. Dzisiaj pokażę wam, jak uzyskać taki fajny efekt graffiti. Więc mam teksturkę jakiegoś tam muru o rozmiarze Full HD, czyli 1920x1080. Dobra, wkleję sobie to, co chcę zamienić na graffiti. Jakiś tam obrazek znalazłem w necie, może być. Jak wklejamy na Ctrl i V, to musimy kliknąć nowa warstwa i wtedy wklejony obrazek staje się pełnoprawną warstwą, że tak powiem. Dobra, pierwsze co robimy to prawy na warstwie z graffiti, dopasuj warstwę do wymiarów obrazu. Dobra, więc może ponazywamy sobie te warstwy, żeby się nie pogubić. Więc to będzie graffiti. To będzie, załóżmy, tło. Ok. Duplikujemy warstwę tło. I tą warstwę nazywamy przesunięcie. Na tej warstwie wchodzimy w kolory. Desaturacja, jaskrawość. Ok. Teraz duplikujemy warstwę przesunięcie. Nazywamy ją światłocień. Wyłączamy jej widoczność, na razie nie będzie nam potrzebna. Na warstwie przesunięcie wchodzimy w filtry, rozmycie Gaussa. Ustawiamy na 10. Ok, przechodzimy na warstwę graffiti, wchodzimy w filtry, odwzorowanie, przesuń. I tu wybieramy warstwę przesunięcie, jak sama nazwa wskazuje. Tutaj dajemy dychę i tutaj też. Dajemy ok. Jak widać, trochę się pofałdowało i bardzo dobrze. Teraz wyłączamy widoczność warstwy przesunięcie i włączamy widoczność warstwy światłocień. Warstwę światłocień przesuwamy na samą górę. Przechodzimy na warstwę graffiti. Klikamy prawym, kanał alfa na zaznaczenie. Zaznacza nam się cały graffiti. Z powrotem przechodzimy na warstwę światłocień. Na tej warstwie klikamy prawy, dodaj kanał alfa, zaznaczenie odwróć, edycja, wyczyść. Zaznaczenie brak. Tryb warstwy światłocień ustawiamy na twarde światło. Już mniej więcej widać efekt. Teraz można zmienić krycie warstwy graffiti na jakiekolwiek chcecie. Ja dam 90. To by było na tyle. Taki efekt można uzyskać z jakimkolwiek obrazem. Nie musi być to graffiti, tak jak w moim przypadku. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, wbij na Facebooka. Jeżeli się spodobało, nie zapomnij dać łapki w górę. Ode mnie to wszystko, trzymajcie się, siemano.